był ważny dzień dla społeczności Szkoły Podstawowej imienia Jana Brzechwy w Żarowie. Do grona uczniów żarowskiej placówki dołączyli oficjalnie pierwszoklasiści. Uczniowie Szkoły Podstawowej imieniem Jana Brzechwy w Żarowie starać się być dobrymi uczniami i swoją nauką sprawić radość rodzicom i nauczycielom. Ślubujemy! Uczniowie ślubowali dbać o dobre imię szkoły i sumiennie wykonywać swoje obowiązki. Motywem przewodnim występu artystycznego było odzyskanie przez Polskę niepodległości. Uczniowie w piękny sposób zaprezentowali przed zgromadzonymi gośćmi, jaką drogę musiała pokonać Polska, aby odzyskać upragnioną niepodległość. Wspaniały montaż słowno-muzyczny zabrał nas w podróż w czasie i wywołał wzruszenie i łzy na naszych twarzach. Dzisiejsza akademia miała bardzo uroczysty charakter, która na zawsze, mam taką nadzieję, wpisze się w naszą pamięć. Za przygotowane występy artystyczne otrzymali upominki od nauczycieli, burmistrza Leszka Michalaka i zastępcy burmistrza Przemysława Sikory oraz Rady Rodziców. Gratulujemy, drodzy uczniowie, byliście świetni. Było to wielkie przeżycie móc z Wami raz jeszcze wędrować przez te czasy, najpierw kiedy Polski nie było, potem kiedy się odrodziła i wreszcie dojść do tego momentu, kiedy z taką radością wszyscy świętujemy. Także raz jeszcze bardzo, bardzo Wam dziękuję. Poproszę jeszcze o wspólne oklaski dla wszystkich naszych artystów. I ostatnie już dwa słowa do pierwszoklasistów. Ten dzień na pewno zapadnie w Waszych sercach. Muszę Wam powiedzieć, że pamiętam swoje pasowanie przed wielu, wielu laty i zawsze z radością do niego wracam. Jest to wyjątkowa chwila, chwila, która będzie z Wami już zawsze. Chwila, która spowodowała, że stałyście się uczniami Szkoły Podstawowej w Żarowie. Tutaj macie przyjaciół, tu macie nauczycieli, którzy Was będą prowadzili przez wszelkie niuanse nauki. Będziecie z nimi poznawać świat, będziemy z nimi poznawać historię Polski. To, co jest piękne, to, co było, to wszystko, co wspominając, zawsze warto pamiętać. Raz jeszcze serdecznie Wam gratuluję, nasi pierwszoklasiści Szkoły Podstawowej w Żarowie. Podczas uroczystości podziękowaliśmy naszym Sybirakom, którzy także wiele poświęcili dla swojej ojczyzny. Dziękujemy im za wspaniałą lekcję patriotyzmu i za wkład w walkę o niepodległą Polskę.